Mercedes-Benz Manufacturing Poland to fabryka, w której produkujemy silniki oraz baterie do samochodów elektrycznych zlokalizowana w Jaworze na Dolnym Śląsku. Nasza fabryka mogłaby się wydawać światem typowo męskim, natomiast blisko 50% załogi stanowią kobiety. Chcemy pokazać, że branża automotive nie jest już typowo męską branżą. Od 5 lat organizujemy warsztaty Girls Go Technology, czyli dziewczyny oswajają technologię, do których zapraszamy uczennice szkół ponadpodstawowych tutaj z Jawora oraz z okolic. Celem tych warsztatów jest udowodnienie dziewczynom, że mogą swoją przyszłość wiązać właśnie z taką fabryką jak nasza, czyli fabryką przemysłu 4.0. W firmie Mercedes pracuję już od 2 lat. Jest to moja pierwsza praca na produkcji. Dotychczas pracowałam w firmie fotograficznej, jak i w bankowości, natomiast nie było to coś, co dawałoby mi 100% satysfakcji. Z racji tej, że interesowałam się motoryzacją od zawsze, postanowiłam spróbować swoich sił w automotive. Zależało mi, aby podjąć pracę w firmie nowoczesnej, która ma silną pozycję na rynku. Istotną rzeczą, dzięki której złożyłam podanie do Mercedesa, był fakt, iż blisko 50% pracowników stanowią kobiety. Uważam, że jest tu szeroki wachlarz stanowisk, w których my jako kobiety możemy się realizować. Zarówno są tutaj stanowiska manualne, wymagające spostrzegawczości, jak i precyzji, jak i w pełni zautomatyzowane, odpowiadające osobom, które świetnie się czują w tematyce automatyki. Pracuję w Mercedes-Benz blisko 5 lat. Od 2 lat zarządzam zespołem analizy baterii, a wcześniej miałam przyjemność pracować jako senior specjalista w zespole zarządzania reklamacjami. Rozpoczęłam pracę w dziale jakości w branży produkcyjnej, następnie w branży automotive. Wtedy zauważyłam, że praca w branży motoryzacyjnej bardzo dużo mnie nauczyła i dzięki temu mogłam się również rozwijać, podejmować wyzwania i spełniać się zawodowo. Świadomość, że mogę mieć wpływ na finalny produkt, jakim jest samochód, jest niezwykle motywująca i daje poczucie radości. Ciekawostką jest to, że nie planowałam pracy w branży motoryzacyjnej, a bardzo ją lubię, tu się realizuję i przynosi mi ona wiele satysfakcji. Jestem inżynierką akustyki tutaj w Mercedesie. Pracuję od 4 lat i moimi głównymi zadaniami jest sprawdzanie hałasu i wibracji silników. Polega to na tym, że sprawdzam wykresy, które są zapisywane dzięki mikrofonom i czujnikom tutaj zainstalowanym na kabinie. Także będąc akustyczką nie muszę mieć rewelacyjnego słuchu. Wystarczy, że będę miała dobry wzrok, którym mogę sprawdzać te dość skomplikowane wykresy. Kończąc studia z akustyki, nie spodziewałam się, że trafię do automotive, ale zaskakująco jest to naprawdę bardzo ciekawa przygoda. Cieszymy się, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zauważyła i doceniła nasz projekt, wręczając nam nagrodę w kategorii Pracodawca Jutra.